every one of us, if we only have the courage to try. It's up to you, Prime. Without you, we all die. Now or never. Did you forget who I am? Siema, z tej strony Optimus i porozmawiałem sobie dzisiaj o portach 1 plus 1, porozmawiałem sobie o muzeum, porozmawiałem sobie także o forum, czyli o trzech moim zdaniem ważnych rzeczach w Rise of Kingdoms. Jeden, powiedzmy, jakby takim powiedzieć opcją, która jest związana jakby tak troszeczkę bardziej z naszych perspektyw, które mamy na Królestwie. I dwie opcje, które były fajne, kiedy to wszystko wychodziło, a z biegiem czasu, no jest, bo jest. I nie wiem, może jedynie gracze free-to-play z tego skorzystają. Zacznijmy sobie od fortów 1 plus 1. Dlaczego my gramy forty 1 plus 1? Dlaczego nie gramy fulla? Dlaczego nie gramy inaczej? Jeżeli ktoś nie wie, forty plus 1 praktycznie od dzisiaj od już kawałka 2, kawałka 3, gdzie mamy mocniejsze tych dowódców, gramy bardziej pod to, żeby zdobywać jak najwięcej przyspieszeń, leczenia, zwykłych przyspieszeń, jak i także przyspieszenia związane z... czyli tak jak związane też rubiny, czy też księgi do rozwijania zamku. Po prostu idziemy w tą stronę, żeby to lepiej, jakby tak powiedzieć, rozwinąć. Jeżeli popatrzymy sobie, tutaj akurat budujemy teraz flagi jeszcze, bo chcemy troszkę więcej tam rozbudować się po tym, jak musieliśmy przejąć praktycznie całą większość strefy. Jeżeli sobie popatrzymy na przykład na forty, jeszcze zobaczymy tutaj, czy ktoś gra forta, właśnie grają, Mario widzę, że robi forta. No to tu możemy zdobyć różne nagrody związane z tym, prawda? I kiedy popatrzymy sobie na raporty, mam nadzieję, że będę miał coś z raportów. Oj, chyba nie mam, żeby wam pokazać, tak? Ale okej, okay, zaraz to załatwimy. Jeżeli sobie popatrzymy na raporty, o, tutaj widzę, że Regner organizuje, widzę, że tutaj organizuje DG, więc chwilkę tutaj poczekamy i pokażę wam na raporty, jak to wygląda, jeżeli chodzi o forty. Popatrzcie, jak tu widzicie, to mamy dwie osoby maksymalnie. Nie robimy na więcej, robimy to maksymalnie na dwie osoby. Każdy wysyła po tyle, ile oddziałów ma. Średnia to jest gdzieś około 400 oddziałów na walce. O, tu do Dekiego wyślimy. I ogólnie najważniejsze, jak tam widzieliście na przykład ten fort, który Mario zbijał, to piątka, no wiadomo, czy też czwórka mają małe różnice, jeżeli chodzi o dostawanie różnych nagród. No tutaj akurat jest największą różnicą, jest, jeżeli chodzi o skrzynki, czy skrzynki, jeżeli chodzi o książki do expa, czy też skrzynki z poziomu drugiego do korzystania z surowców. Zobaczymy tylko jeszcze jedną rzecz, bo widzę, że mój farmerski sojusz przez cały czas coś czyści tutaj. Aha, no tak, bo to tutaj zajmujemy się tym, żeby móc sobie bardziej rozbudować się, jeżeli chodzi o flagi. Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, bo nie wiedziałem, że akurat tą stronę też tak będziemy troszeczkę przejmować, ale okej. Okay. Wracając, i forty 1 plus 1 dają nam te dodatki. No nie będę ukrywał, że dla mnie na przykład już opcja z księg przymierza, no to rzuca się tylko na srebrne monety sojuszu. Tylko na to wydaje, bo mi to już nie jest potrzebne. Dla was, jeżeli jesteście jeszcze w KPK, powiedzmy 3, już zaczynacie grać 1 plus 1, bo wasze po prostu marsze, wasi dowódcy są już na tyle mocni, no to super, bo w tym momencie możecie sobie to śmiało, jakby tak powiedzieć, robić i zdobywać jak najwięcej nagród. Wiadomo, że ten, kto zrobi najwięcej, to dostaje najwięcej nagród, prawda? Ale to już macie tak większe szanse, że te nagrody będą w miarę równe na dwie osoby niż na jedną osobę, prawda? O, to jeszcze wyślemy na czwórkę i zobaczycie też, jaka jest różnica nagród między fortem 4 a fortem 5. Niech tylko tutaj wyruszą, porozbijają. O, Tiepo akurat też jeszcze robi, ale to już temat na później. Ogólnie te forty, tak jak widzicie, no dają różne nagrody. Macie te podstawowe, one nie są jakieś tam super, ale też się zdarzają, chociaż widzę, że od jakiegoś czasu tu się nie zdarza. A no tak, bo to przecież zmienili. Ale ogólnie tutaj, jak widzicie, to głównie dostajemy surowce, prawda? Z tych portów, jeżeli otwieramy z paczki sojuszu. Jeżeli będziemy mieli te nasze raporty, no to jak tylko tutaj zrobimy, to wam pokażę, co tam głównie dostaliśmy. Ale to też wpływa na to, że ludzie też się nauczą grać troszeczkę, jakby tak powiedzieć, sprawniej. No, uczymy ich po części też jakiejś dyscypliny, bo nie będę ukrywał, że tutaj kwestia fortów 1v1 to jest masakra.
O, widzę, że już mamy event, ale to też dzisiaj dla was coś pokażemy. Na pewno zrobimy ochronę zaopatrzenia, na pewno zrobimy wojnę wojenną nawałnicę, więc ten content jest. No i czerwone paczuszki szczęścia również dzisiaj będziemy z ekipą otwierać. Nie będziemy robić tego streamu, zrobimy z tego filmik, ale za niedługo też ruszymy ze streamami z YouTube'a. Takie jest moje, jakby tak powiedzieć, założenie. No, na wszystko potrzeba czasu, to jest przede wszystkim, prawda? Najważniejsze. Jak tam idzie? Już idziemy do tego, czy jeszcze? Aha, tu dopiero dochodziliśmy do osób, które to wysyłają. Tutaj... Tu już idziemy na fort. Tu dopiero to dojdzie. Tu też to dopiero dojdzie, więc to dopiero za chwilę ruszy. Czyli KO będzie... UDG będzie najszybciej. Więc tutaj zobaczymy sobie ten jeden raport i przejdziemy do muzeum, przejdziemy do forum. Więc spokojnie będziemy mogli sobie zobaczyć, jak to też schodzi. Będziecie zobaczyć, że też te marsze nie schodzą jakoś bardzo szybko. Dla graczy, którzy są bardziej zaawansowani, przypuszczam, że to, co ja teraz pokazuję, to jest takie, może być mozolne, bo wy to już wiecie, wy to gracie. Niektórzy, na przykład mniejsi gracze albo ludzie cię zaczynają, no tego nie wiedzą, dlaczego się gra Forty 1 plus 1, więc warto to dla takich osób też tutaj mieć nagrane, prawda? Więc myślę, że będzie to dobry filmik i też zobaczycie, jak to mieć schodzi. Tu akurat mamy piechotę. No, wiadomo jest, że kawaleria jest lepsza pod fort, chociaż na tym poziomie to moim zdaniem nie ma znaczenia. No, jak będziemy w KVK i będą wyższe forty, tam będą wszyscy dołączać. Tam nie będzie raczej 1 plus 1, tam już troszeczkę się inaczej gra. Jak widzicie, akurat tutaj DG wysłał Scypio z Liu, to nie jest jakiś super marsz do zbijania fortów, no ale przypuszczam, że jego najlepszy związany z piechotą, prawda? O, między innymi Ethelfleda też zbija. Widzicie, jak na przykład Ethelfleda później wyszła i Ethelfleda już skończyła. Moja, tak, my już skończyliśmy to zbijać. Kao jeszcze zbija. A Mulan dopiero zaczęła z Hermanem. Więc zobaczymy sobie pierwsze to już te raporty. No i patrzcie, ja miałem 52% z poziomu 6, więc dostałem, żeby tak powiedzieć, więcej skrzynek poziomu 2, dostałem więcej przyspieszeń, tu oczywiście 5 przyspieszeń, gwiazdka. Jeszcze też nieraz oczywiście dropią gemy, dropią klucze, więc zaraz to zobaczycie, jak tylko skoczy reszta. Tak, a właśnie się skończył drugi raport. No i tutaj widzicie, tutaj już miałem też troszeczkę więcej, ale już dostałem pilną regenerację akcji. No i po to te forty też się robi. Kiedyś tego więcej dropiło, nie wiem. Ja pamiętam czasy, gdzie to naprawdę leciało. No, nie wiem, czy to Lili potem to znerfiła. Wiem, że była jakaś sytuacja, ale nie chcę mówić bzdur, bo nie pamiętam już tego tak bardzo. Ale tak widzicie, są przyspieszenia do leczenia i przyspieszenia 5-minutowe zwykłe, więc takie rzeczy nam się naprawdę przydadzą. Mulan chyba robi piątkę. Nie, to Lothar będzie szedł na czwórkę. O, zobaczymy ostatni raport. No i tutaj też dodatkowo wpadła kolejna 50. No i to jest bardzo fajne. Ja lubię takie rzeczy robić. Już podeślemy im tutaj, niech mają, bo pewnie potrzebują do eventu związanych z tutaj z chińskim rokiem, o którym wam mówiłem, bo teraz w sumie jest już czwarty dzień. A wczoraj się pojawiały forty, więc ja skończę, ja już będę miał zrobione zaraz. Przejdźmy sobie może w sumie, jak już tak mniej więcej wam powiedziałem, o co chodzi w tych fortach, przejdźmy sobie do muzeum, więc będziecie wiedzieć, co dalej warto robić lub też nie robić. Słuchajcie, muzeum to jest coś, jak wyszło, to naprawdę myślałem, że to będzie miało naprawdę duży props i będą wrzucać tych dowódców nowych, będą czy nowych z tych starych bardziej ulepszać i to naprawdę będzie ok. Wyszli najpierw ci pierwsi, no Minamoto moim zdaniem był must have, żeby to zrobić, czyli bardzo ważne, tak samo Mehmet, jeżeli ktoś miną gdzieś tam grał, no to mina no na podwójnym obrona i ataka 30% z już podwójnego tego reliktu, no to robi robotę. Jeżeli chodzi o Mehmeda, no to Mehmed, nie oszukujmy się, 10% dodatkowo od obrażeń, to jest dużo. Punkty zdrowia,
Tylko no, Mehmed był przeważnie wykorzystywany jako drugi dowódca, chociaż nieraz tylko wykorzystałem jako pierwszy do... Nawet widziałem do, wykorzystałem jako pierwszego do rallii na zamki, prawda? Bo już były takie fajne raporty z tego. Zresztą teraz jak przeszedł jeszcze te nowe KVK, to można tam naprawdę dużo mieszać. Dla mnie Mehmed i Minamoto to są pierwsi do zrobienia w muzeum, jeżeli naprawdę chcecie tam coś grzebać. Potem może być to Etelfleda i Song. To już jest tak indywidualnie podejście. Ale niektórzy dowódcy się praktycznie nie opłaca ich nawet robić, bo nie mają nic fajnego. Ja niektórych po prostu tylko podblokowałem. Saladin na KVK 3, jeżeli ktoś nie będzie grał, będzie miał odblokowany szybkość marszu, to też robi robotę i atak. Ale nie aż taką dużą jak Minamoto. No to już tam by poszedł. Myślę o odblokowaniu sobie później Konstantyna. Też myślałem o Aleksandrze Wielkim. W ogóle nie rozumiem, dlaczego Pyrrhus szedł tak. Jak tylko wszedł Pyrrhus, to muzeum potem puścili. Ogólnie Pyrrhus no powinien, moim zdaniem powinien więcej tutaj troszeczkę mieć niż te obrażenia. No niestety niektórzy dowódcy w tym muzeum są, bo są i to dla mnie to się skończy, dla mnie to po prostu w pewnym momencie się zakończyło i to stoi w miejscu. To nie daje nie wiadomo co. Tutaj zobaczcie na przykład współczynnik obrażeń aktywnej umiejętności od Jinkinszczana. Już, że mam odblokowaną. Tak, wejdziemy na Jinkinszczana. Będziecie mi taką informację z muzeum. Ja to akurat wykwiciłem przy Jinkinszczanie. Macie 10, 1700 plus 10, boże, nie 10, tylko 100 od muzeum, więc no, fajnie, że to było. Przedtem tego nie widziałem, żeby coś takiego było oznakowane. Mogę po prostu nie zwrócić na to uwagi. Więc no, fajna opcja. Ale z drugiej strony, no to jest naprawdę mało wykorzystywane, naprawdę mało. To muzeum to jest, no, na tą chwilę dla mnie to jest porażka. Gracze free to play, jeżeli nie inwestują w dowódców soku, a powinni do KVK 3 zbierać muzeum, będzie muzeum tylko głowy, złote głowy, no to mogą się tym jakoś tam podratować, tak, chociaż troszkę. Forum działa na dwie opcje. Forum mamy, jak i tak tutaj widzicie, gdzie wysyłamy i zdobywamy formacje, żeby no, czasem liczyć na to, że dropnie jakaś super formacja z inskrypcją, bo tak się też zdarza. Niestety, no u mnie to wygląda tak, że tylko to puszczam, przejeżdżam sobie w dół, puszczam na jakieś przyspieszenia, złoto, kamień, jak jest i po prostu oni mi to robią i to jest na tyle, a ja potem to przepalam, zaraz wam powiem gdzie. Tak samo jest związane tutaj z, jak widzicie, z podróżami. Z podróżami też zdobywacie albo kami, albo właśnie formacje, albo jakieś tam przyspieszenia małe. Forum to jest na podobnej podstawie jak muzeum, tylko z forum coś macie, bo z forum macie te formacje, które potem możecie sobie jakby tak przetworzyć, przepalić i zdobyć kamienie przemiany, które no służą wam już po to, żebyście mogli sobie na spokojnie próbować wyrolować na legendarnym itemie jakieś lepsze statystyki, prawda? O tutaj już jak wejdziemy sobie w przemianę. Nie będę oczywiście robił, bo ja jestem na razie z tych statystyk zadowolony, chociaż nie jestem zadowolony z inskrypcji, ale tutaj po prostu to już macie taką możliwość, że przynajmniej ja to tylko po to używam. No jeżeli mi tam, wiadomo, tam będę miał więcej tych tutaj złotych monet, jeżeli chodzi o inskrypcję, no to wiadomo, że będę wykorzystywał te opcje, które tu są. To one nie są jakieś tam tragiczne, wiadomo, że te z KVK są dużo lepsze, no ale zawsze coś, prawda? Ja wykorzystuję to tylko na to. Niektórzy gracze, którzy nie mają forum na full, też idą w świadectwo mentra, bo nagrody czasem też dostajecie ze skrzynki, która jest tutaj na forum. Czasem lecą wam po prostu te zwoje, gdzie żeby ulepszyć to forum, bo forum no, przeważnie moim zdaniem powinno się gdzieś koło 20-24 robić poziomem. Nie trzeba tego pushować, no chyba że chcecie zdobywać. Jak się pojawia event na tam zwiększenie siły poprzez budowlę, ty masz już wszystko zrobione, więc automatycznie dostajesz wszystkie nagrody i też dostajecie dużo rubinów, więc to też robi wam dodatkowe, jakby tak powiedzieć, pieniążki, no ja miałem, czy pieniążki, dodatkowe plusy. Ja na przykład miałem tak, że miałem 5000 gdzieś zwojów i brakowało mi 2000.
aby pojawiał się event i mówię, kurde, i tak mi się zespracuje, więc wydałem te 2K rubinów, zrobiłem go do 2,5 i on mi już, można powiedzieć, że was mieć po miesiącu zwróciło, może troszeczkę wcześniej, już nie pamiętam, co ile to wychodzi, ale zwróciło mi się to, więc no, teraz będzie mi się przez cały czas to już powielać, będę miał z tego zysk, bo mam wszystkie budowle zrobione. To jest fajne, to jest podobnie jak macie badania, jako te, jesteście już te piątką, macie badania wszystkie porobione na full, no to w Akademii to też jak tylko się pojawia z samych badań i event, to od razu dostajecie wszystkie nagrody na start. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o forum, jeżeli chodzi o muzeum, jeżeli chodzi o forty 1 plus 1, więc no mogę was tylko tutaj doradzić wam tylko, żeby nie spinać się tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dowódców z muzeum, możecie sobie niektórych oczywiście zbusować, bo wam te jakby tak materiały, czy materiały, jeżeli chodzi o źródła, które trzeba wykorzystać, monety lub też relikty, monety z reliktami, tak to się nazywało? Dobrze mówię? Monety reliktów, to wiadomo, że to i tak byście musieli sobie z biegiem czasu wykorzystać. Jak nie wiecie na co, to po prostu pierwsze kolejności moim zdaniem Minamoto i Mehmet. Bez dwóch zdań. To jest w tym momencie najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o muzeum. Więc powiem wam, że chyba tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o forty, jeżeli chodzi o muzeum i forum. Powiedziałem wam wszystko. Mam nadzieję, jeżeli coś tutaj zmieni, że coś polepszy, bo to w sumie teraz to są z jednej strony troszeczkę budynki, byleby być, byle one gdzieś tutaj stały, żeby nam troszeczkę te budynki, nie wiem, bo nie mam po prostu pomysłu, dlaczego Lili to tak robi, dlaczego to tak zostawia, dlaczego to tak jest, nie mam bladego pojęcia. Może w tym mają jakiś ukryty plan, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dziękuję bardzo za oglądanie filmików, za to, że jesteście, za to, że możecie tutaj, czy możecie i chcecie oglądać filmy, które ja wrzucam. Dzięki wielkie. Jeżeli macie możliwość i chcecie, zasubskrybujcie kanał, dajcie okejkę. To mi pomaga się coraz bardziej rozwijać, dawać wam lepsze jakieś tipy, które ja sam robię. Nie będę ukrywał, że tych filmików zaraz będzie więcej, bo mamy już parę rzeczy do jakby tak na targecie, które chcemy zrobić, naprawdę to ruszymy. Pytaliście mi się o zajęcie Discorda. Discord pomalutku już się tworzy. Nie chcę chłopaków przyciskać, niech robią, niech pracują sobie na spokojnie. Mi się z tym Discordem nie pali. Wiadomo, że to wszystko tutaj musimy zrobić pomalutku do przodu. Tak samo ogarnąć kwestie streamów z Rise of Kingdoms, więc na pewno na KVK te streamy będą, jak ja z KVK zacznę. My się 19 lutego rejestrujemy, więc trzymajcie się, cześć, hej.